zawsze mobilizuję do dalszej pracy, także będzie więcej vlogów jak... Tak, wiesz o co chodzi. Ty patrz na drogę. Patrzę na drogę. Już nie będę jeździł po tych liniach, tych takich strasznie głośnych. No, elo, siemano, mordeczki. Jedziemy właśnie na obóz. Przestań tak robić, po liniach cały czas jeździć, no po prostu ja nie mogę. Patrz na drogę, dobra? Bo moim telefonem coś tam robisz, się, wiesz, stresuje. I dobrze. No, jedziemy na obóz. Całe 6 dni trenowania. Będzie fajnie. Będzie duża sala, na której będziemy tańczyć się całymi dniami. Na pewno stworzymy nowe show na Mistrzostwa Polski, które odbędą się w październiku. W Rzeszowie. Tak. Tak, i to jest nasz główny cel, żeby na tym obozie stworzyć właśnie to show. Mr. and Mrs. Smith. Nie zdradzaj. To już zdradziłem. To już wiecie. Dobra. Chcielibyśmy wam powiedzieć, że widzimy, że napływają pytania od was na naszym Instagramie w okienku z Q&A i w tym filmie będziemy na nie odpowiadać na sali treningowej. Tak? To jedziemy na salę, będziemy odpowiadać. Będzie dobrze. Furba! Czekajcie. Paczki słońce. Masz blokadę auto. Autofokus jest brzydka. W sensie musisz patrz na drogę. A ja nagrywam słońce. Nakierować musisz środek na słońce i wtedy się było. Ja ci mówię, nic z tego nie będzie. Zachody słońca są po to, żeby je na nie patrzeć. Tak jak ja teraz na przykład. A nie, brudna szyba. Nie żeby je fotografować. Nie chcesz być brudnych szyb, odsuwasz szybę. Jest fajnie, nie? I jest ładny zachód słońca. Sfotografowałaś? Nie, nagrywam. Buja. O, teraz. Jest dobrze. Zasłaniasz słońce tą ręką. Oczywiście nasz vlog nie mógłby się obejść. Patrz, jak jedziesz. Bez testu! Dzisiaj testujemy... Jedzenia! Dzisiaj testujemy śmietanę, pieprz i ziemniaki zmielone. Fit! Jak zawsze? Trochę suche. Śmietana z czym? No mówię... Paper! Śmietana, pieprz i ziemniaki. Zmielone i uformowane. To jest taki... Chodź, jak jedziesz. To jest taki patent. Dobra. Ja porządnie jadę. Tempomat, ciśniesz, tylko trzeba patrzeć na drogę. No właśnie. Ej, ale ładnie tu jest. Nasze te tereny podkarpackie są naprawdę bardzo ładne i warto je odwiedzać. Ja nie wiem, dlaczego tu nikt nie przyjeżdża. Czy to naprawdę musi być takie zadupie, że tu nikt nie przyjeżdża? Ja tu jestem przecież, proszę tu przyjeżdżać, proszę was. Jest bardzo pięknie. Przyjeżdżajcie do Kuby, bo jemu jest smutno, że nikt nie przyjeżdża na piękne tereny. Tak. Ja tu tylko sam rowerem jeżdżę i patrzę na zachody. I jesz chipsy. Tego nikomu nie mów, bo nie wolno jeść chipsów, ja jestem sportowcem. Siemano, mordet. Kornelia już nagrywa, jaki ma zachód słońca. Fajny masz szlafrok, pokaż wszystkim. Idź po prostu. Skąd masz taki? Mama mi kupiła. Mama. Na urodziny. Na 17. Ładne jest to niebo? No nie, no ładne, chodź zobacz. Co dzień chmury zwiedza moja głowa. Sami specjaliści. W nowo mowach tyle to razy pisałem od nowa. To tylko niebo, ja już mówiłem, że niebo służy do patrzenia, a nie do fotografowania. Proszę popatrz na mnie. To
Nie najgorzej, ale za mało. Za mało tej lewej strony. Ale są. I tak właśnie prowadzimy lekcję z panem Pawłem. Dziękujemy panie Pawle, że jest pan z nami tutaj. Oleg, jak się bawisz? Super. Fajnie. Przypakowałeś ostatnio. Dzięki. Jest dobrze. Pompa jest. Idź wróć tańczyć. Możesz opać mnie, nagrasz swój trener. Nagrywam cię. Mam cię. Za co kochacie taniec? Za to, że mogę złapać Kubę za dupę. I że ja też mogę oceniać dupy innych chłopaków. A co moja dupa ma takiego? Co się spóźniają, mają 20 pompek. Ja się nie spóźniłem. Ja tu tylko leżę. A my znajdujemy się w nowym ośrodku kultury w Kamieniu i będziemy tutaj tańczyć na pewno pokazy na otwarciu. Już zostaliśmy w sumie zaproszeni, także jest chillera. Tak, jest tutaj przepięknie. Jak ja tu weszłam, to... Wszystko jest jeszcze w budowie. Tutaj na przykład jest za nami jeszcze posadzka niedokończona, ale są płytki wszędzie. Jest naprawdę, to grube miliony poszły. No, ja bym tu obstawiał z 7 milionów. Czyli tutaj baseny, wszystkie takie różne rzeczy pani Maria mówiła. I tam w ogóle. To zaraz będziemy się już tu kąpać, dobrze. Dobra, lecimy z tymi pytankami od was. No to od ja pierwsze. Będę czytać. Dobra. To pierwsze pytanie to jest, jak długo razem tańczycie? No tańczymy ze sobą już, minęło teraz 3 lata. Zaczęliśmy tańczyć razem, gdy ja kończyłam gimnazjum. No tak, no 3 lata. W sumie mi się wydawało, że trochę więcej. No ja teraz miałem mówić, że 4. Ja bym powiedziała. Ale no 3 lata. Przez całe moje liceum tańczyliśmy razem. Tak. A ja nie uważam, że to są te lata, tylko okresy tworzenia. Mamy okres tworzenia Roxen, mamy okres tworzenia innych pokazów albo wyjścia na... Tak. Pandemiczne na tym, na Deptaku, na rynku w Rzeszowie. To też był jakiś okres. Tak, no dobrze powiedziane. Także spoko. I wspominamy to chyba na pozytyw właśnie, o to chodzi. No, tak mi się wydaje, że tak. Dawaj, następne. W jakim wieku zaczęliście tańczyć? Ja chyba 8 lat, czyli tak jak się idzie do komunii w podstawówce. To... Kiedyś się szło, teraz w 3 klasie się idzie chyba. Tak. No, tak. Jeszcze szłam w 2. Mhm. Ja zaczęłam tańczyć, jak miałam 5 lat. Mama mi wtedy zapisała na pierwsze zajęcia. Potem w wieku tam 6 lat już jechałam na pierwszy obóz. Byłam takim małym bobaskiem jedzącym na 10 dni bez mamy. Bobaskiem takim? Małą kuleczką. Pieczarką. No, tak, no to... Ile to już lat? Dużo? Nie będę wam mówić. 12 na razie. 12. 20, dawaj. Dobra. Trzecie? Tak, trzecie. Czy coś wygraliście? Wygraliśmy taniec ze sobą. Życie? Życie wygraliśmy, że tańczymy. No, to jest w sumie najważniejsze. Jak się znajdzie kogoś, tytuły nie są ważne moim zdaniem.
punkty, przynajmniej dla nas w tym, co robimy. Te mistrzowskie jakieś, coś się tam zdobywa? Nie. To nie jest, przynajmniej dla mnie, dla ciebie na pewno też. To jest tylko moment do zdjęcia. Że masz zdjęcie i już to jest wspomnienie. To jest tylko taka kropla w tym wszystkim, co tworzymy. Tak, ale jak się to tworzy tak na co dzień, tak coraz lepiej, coraz to... Tak. Fajniejsze rzeczy, to jeszcze bardziej ciągnie na rok dalej, albo dwa lata dalej. Się myśli już, a nie, że ja będę mistrzem, albo jestem mistrzem, to dla nas puste. My wiemy, co już będziemy robić za rok. No. W innych krajach nagrywać. Tak. Tworzyć. Jeździć po różnych miastach, tańczyć spontanicznie na rynku. Tak, będziemy jeszcze w Rzeszowie. I nie tańczyć. Tylko. Jeszcze będzie ciepło, spokojnie. Jeszcze to... lato trwa. Tak. Dobra, lecimy z kolejnym pytaniem. Czwarte. Czy stresujecie się przed zawodami? Jak sobie z tym radzicie? Jak to zwalczacie? Ja powiem wam, że wmawiam sobie w głowie, że się nie stresuję. Ale mój organizm czasami daje o sobie znać, że się stresuje. U mnie się to objawia tym, że boli mi brzuch, ale... Zawsze się stresujemy. No to jest normalne moim zdaniem przy takiej, na przykład jak jedziecie na jakieś Grand Prix albo typu Mistrzostwo Polski, no to zawsze macie ten stres i pozytywny, i negatywny. Ale tak gadasz, że macie, ale to raczej ja bym się przyczepił nas, że... Mamy. Że my mamy, ponieważ my nie tańczymy tych tańców jako sport, tylko żeby zawsze show wychodziło. No. Także no. Zawsze próbujemy coś stworzyć, a stres powoduje to, że czy może nie wyjdzie, może wyjdzie, ale to my nawet nie wiemy, co wyjdzie i to jest chyba najfajniejsze. No. To, że nie wiemy, że wyjdzie, to powoduje ten stres. No. A jak sobie z tym radzimy? A stres powoduje właśnie adrenalink. Jak sobie z tym radzimy? No to rozmawiamy. O. Rozmawiamy. Albo po prostu moim zdaniem obecność, już sama obecność drugiej osoby przy sobie, że wiesz, że ktoś cię wspiera w tym i zaraz będziecie tworzyć coś razem, już daje takie uczucie, że... Ja to będzie git. Będzie tak. Git, no. Chillera. Dawaj dalej. Piąte pytanie. Skąd czerpiecie inspiracje, pomysły na pokazy? Pozdrawiam serdecznie. Też pozdrawiamy. No. Skąd? Z sytuacji życiowych. Czyli jak się coś przeżyło, to może by pokaz zrobił do tej muzyki. Często widzimy jakiś tancerzy i zrobimy to lepiej. Czasami, no, ogląda się też jakieś filmiki, na przykład na Instagramie, YouTubie wyświetlają się jakieś rolki. Często po prostu, na przykład tak jak wczoraj, siedzimy sobie na treningu, prowadzimy grupówkę dla młodszej grupy i włączamy jakąś piosenkę, w ogóle nawet nie taneczną. I mówimy, ale byśmy sobie do tego jakiś pokaz stworzyli. I ja już mam na przykład w głowie, jak ten pokaz by wyglądał na przykład, nie? Tak, i to nie jest tak, że my się umawiamy się na próby, tylko jak już mamy tą grupówkę z dzieciakami, to my po prostu puszczamy muzykę i nagle Kornelia zaczyna ze mną tańczyć i już wtedy tworzymy na oczach. Nawet jak coś próbujemy na spontanie, to mówimy, to było fajne, może to powtórzymy i sam pomysł się trafia. Tak. A jak się to powtarza, to znowu jeszcze inaczej wychodzi, także... Za każdym razem wychodzi. Inaczej, Nasza Roxanne, pierwszy nas w sumie pokaz. Dziewczynom dwa dni temu pokazywałam w pokoju z bacówki, jeszcze nasz pierwszy pokaz 3 lata temu. I tańczyliśmy Roxanne w pierwszej wersji. Może go wstawię na ten, na YouTube'a, żeby było. No. I to jest Mistrzostw Polski, mówisz. Nie, z bacówki. A z bacówki, to wtedy się poznawaliśmy. Jeszcze inaczej. Tak. No bo my w bacówce się poznaliśmy, czyli zrobiliśmy pokaz do bacówki, czyli tam był jakiś tam hajs do zgarnięcia, więc my mieliśmy tylko go zatańczyć i zgarnąć hajs. My nie mieliśmy razem tańczyć. Nie. Co? Ona jest 5 lat ode mnie młodsza, wtedy była 5 lat ode mnie młodsza. Ja w ogóle nawet teraz nie też jest. My tańczyliśmy razem w klubie, tak. W dżecie, on miał inną partnerkę, ja miałam innego partnera, a ja w ogóle go nie pamiętam. W sensie takim, że... Ja w ogóle nie pamiętam obrazu ciebie w tym klubie i że my w ogóle wymienialiśmy jakieś zdania, bo nie wymienialiśmy. No jak nie rozmawialiśmy. Tak. No jakby ty się dopiero pojawiłeś, jak pani Maria powiedziała, zatańczycie razem. Tak, a później się okazało, jaki to
jacy chorzy ludzie z nas są. No i tak właśnie, jeżeli zaczęłam o tej Roxanne, ten pierwsza wersja tej Roxanne była totalnie inna niż tą, którą tańczyliśmy na pierwszych mistrzostwach Polski i ta z pierwszych mistrzostw Polski jest totalnie inna niż jak tańczyliśmy na tych drugich. No ale teraz i nawet teraz będzie jeszcze inna, jak będziemy ją teraz tańczyć. 21 sierpnia. 20. O, ale... Uciekamy. Musimy zaraz uciekać. To dawaj jeszcze pytanie. Dobra. Ostatnie w sumie. Czy tutaj są remonty teraz. Ja też mam w domu remont. Ja wiem, co to znaczy. To wszystko ty jest... remont. Ja wiem, że ty masz remont. Wszyscy wiedzą. Czy tańczycie pokazy na eventach firmowych? No oczywiście, że tak. Przecież to jest nasza praca. My to uwielbiamy. My tak. Uwielbiamy pracę do ludzi, do żeby się... I pokazywać, jakie to... Żeby wchodzić z nimi w interakcję tańcem. Tak. No. To jest super. Tak, więc tańczymy na różnych, nie tylko eventach firmowych, na jakichś pokazach typu Sylwester albo... A w tym roku chyba Sylwester wyjdzie w... Filharmonii. No. Rzeszowskiej. No, nawet na takich... Buja. Nawet na takich zwykłych dniach typu... Byliśmy ostatnio na dniach futony i tam sobie tańczyliśmy na trawniku. Albo... Gdzie jeszcze tańczyć? No ja, właśnie... ja przeżywam w Filharmonii, ja tam będę taki... Jezioro łabędzie. No, zostało zrobimy. No. Titanica zrobimy i spadniesz. No, no i potem Definitive też spadnę. Wszyscy się będą śmiać, ale... A ja też. No i w sumie tańczymy pokazy nie tylko na takich firmowych, ale wszędzie, gdzie się da. Nawet na rynku w Rzeszowie. Możecie nas przed wynająć. Przed niebieskimi migdałami. Call. Chodźcie na naszego Instagrama. 664412887 mój numer. Dzwońcie. Kuba Corneria Dance Team. Będziesz mieć milion telefonów zaraz. Milion? Przecież nasza oglądalność jest teraz zerowa. Nie. Ale staramy się. Nie, no, nagrywamy, bo to lubimy. Tak. Nieważne, czy ogląda nas 5 osób, czy milion osób. To dla nas to jest po prostu fajne. Albo ktoś, kto teraz ogląda, może dać znać w komentarzach, czy że ogląda, że wspiera. Dajcie łapkę w górę. To zawsze mobilizuje do dalszej pracy, także będzie więcej vlogów. Jak tylko dacie coś, dacie znać w komentarzu, to wtedy będziemy się cieszyli. Lecimy na obiad, proszę. Nara! Pa!